dun 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 dun. Witam serdecznie. Zapraszam do krainy dźwięków skrzyżowania kultur. W tym odcinku opowiem o cymbałach. Cymbały to instrument strunowy należący do rodziny, którą można nazwać chordofonami uderzanymi. Instrument możemy traktować jako praprzodek współczesnego fortepianu. Pierwsze przedstawienie instrumentu podobnego do cymbałów odnajdujemy w asyryjskich płaskorzeźbach pochodzących sprzed 3000 lat. Mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego oraz Bliskiego Wschodu stosowali od wieków różne odmiany cymbałów. Był to ulubiony instrument muzyków i śpiewaków. Do Europy cymbały przywędrowały z Azji w epoce średniowiecza. W wieku XVII stały się popularne w Polsce oraz w Rosji. Cymbaliści grali na weselach, do tańca, w gospodach i karczmach. Najmowano kapele złożone z muzyków i cymbalisty, na ogół Żyda lub Cygana. Chociaż w różnych zakątkach Azji i Europy istnieją szkoły, w których można nauczyć się gry na cymbałach, to generalnie ta sztuka jest przekazywana z pokolenia na pokolenie poprzez mistrza na ucznia. Mistrz uczy repertuaru, techniki gry oraz swojego charakterystycznego stylu. Bez względu na to, z jakiego miejsca na świecie pochodzą cymbały, ich budowa jest bardzo podobna. Różnią się tylko wielkością. To są cymbały litewskie. Jeżeli widzielibyśmy cymbały perskie pochodzące z Iranu, to są o połowę mniejsze. Indyjskie są tak jak 2/3 tego instrumentu. Chińskie cymbały są jeszcze większe od tych litewskich, a węgierskie ma jeszcze dodatkowo nóżki. Także jest duże zróżnicowanie, ale zasada konstrukcji ta sama. Duże, szerokie pudło rezonansowe, ale nie za bardzo głębokie, kilka centymetrów głębokości. Pudło w środku puste, otwory rezonansowe tutaj z takimi ładnymi dekoracyjnymi rozetami i na tym pudle stoją podstawki ruchome. Możemy ruszać te podstawki, a na każdym podstawku znajdują się struny. I to są takie pasma strun. Tych strun może być w jednym paśmie 2, 3, 4 i 5, w zależności od rodzaju cymbałów. W tym jest raz, dwa, trzy, cztery. W tym akurat instrumencie mamy po 5 strun w paśmie. Ilość strun zależy od rodzaju instrumentu. Mamy cymbały, które posiadają 40 strun, 60, a mogą nawet mieć ich 100. Struny rozciągnięte są pomiędzy kołkami a zaczepami. Te kołki, jak się przyjrzymy, byście zajrzeli do środka fortepianu czy pianina, to zobaczycie identyczne kołeczki. Stroi się je specjalnym kluczem. Thank you.
Na cymbałach gramy pałeczkami, którymi uderzamy w struny. Te pałeczki w tym przypadku są drewniane. Mogą być tutaj od spodu jeszcze zabezpieczone skórką, filcem, w zależności od typu instrumentu. Generalna zasada jest taka: dwie pałeczki i struny, w które tymi pałeczkami uderzamy. Widzimy podstawek. Z jednej strony mamy jeden dźwięk podstawka, a z drugiej strony mamy zupełnie inny dźwięk. Także możliwości brzmieniowe i ilość dźwięków na cymbałach nie ustępuje ilości granej na fortepianie. Na takich cymbałach grał legendarny Jan Kiel z 12 księgi Pana Tadeusza, autorstwa Adama Mickiewicza. Posłuchajcie dźwięku cymbałów. Ponad 1000 lat temu jedwabnym szlakiem wędrowali kupcy i poszukiwacze przygód. Wśród nich nie zabrakło muzyków podróżujących z instrumentami i zapiskami na temat tradycji muzycznej różnych regionów Azji. Do jednego z nich, gdzieś na granicy Iranu i Indii, przybył letniego poranka kupiec sprzedający jedwabne szaty. Dobijając targu z chińskimi sprzedawcami, prawie się z nimi zaprzyjaźnił i dostał w prezencie cytrę z 7 jedwabnymi strunami. Szczerze powiedziawszy, nie wiedział kompletnie, jak się gra na tym dziwnym instrumencie. Kiedy zarywał struny palcami, dźwięk co prawda odzywał się, ale był bardzo słaby, jak na bazarowy zgiełk, w którym przebywał. Próbując tak wiele razy, porwał w końcu wszystkie jedwabne struny i odłożył cytrę w ciemny kąt swojej komnaty. Pewnego dnia do jego domu przybyła bogata dziewczyna ze szlachetnego rodu. Kupiec wyrzucił na środek komnaty wszystkie mieniące się setkami barw jedwabne tkaniny i, aby się nie pobrudziły, ułożył je na cytrze pozbawionej strun, służącej za stolik. Dziewczyna oglądała materiały i nagle, przypadkiem, stuknęła palcem w cytrę. Odezwał się piękny dźwięk, pochodzący prosto z drewnianego pudła. Cóż to? Zaciekawiła się. Gadająca skrzynka? A, to, machnął ręką kupiec, jakiś dziwaczny instrument, który miał struny, ale już ich nie ma, bo je porwałem niechcący. Nie wiem, jak na nim grać. W Chinach w odruchu serca przyjaciel dorzucił mi ten instrument do towarów. Dziewczyna bardzo kochała śpiewać i uwielbiała tańczyć do rytmu bębenków. Od razu wyczuła, że ma do czynienia z magiczną skrzynką, taką, która może tworzyć muzykę. Prawdopodobnie jej wrażliwa natura wyczuła boskie pochodzenie cytry. Kupiła zatem kilka metrów barwionego jedwabiu i przy okazji poprosiła o instrument. Kupiec oddał jej bez żalu. Nie wziął nawet zapłaty. Dziewczyna przecięła skrzynkę na pół. Założyła na jedną połówkę jedwabne włókna, które powyciągała z tkanin i podniosła z ziemi cieniutkie, długie, drewniane drzazgi w kształcie patyczków. Zaczęła też uderzać w struny. Pokój napełnił się pięknym, ciepłym dźwiękiem. Po wielu latach wędrówek cytra o magicznym rodowodzie w nieco zmienionej formie zaczęła swoje nowe życie. Tak powstał santur, praprzodek cymbałów i daleki prapradziadek fortepianu. Instrument szybko podbił serca wielu ludzi. Z Iranu powędrował do Indii, Chin i do Europy.